kolejnego punktu, punktu C, projekt Komisji Informacji. Bardzo bym poprosił o przedstawienie panią przewodniczącą. Projekt dotyczy wsparcia działań odnośnie dzieci pozostanie lekarzem na siedzibę Fizji nr 1, bo tam jest ulica Aleksandry. Opiera się starania podgórskiej biblioteki publicznej dotyczące przeniesienia Fizji nr 1 mieszczącej się przy ulicy Aleksandry 11 do zespołu szkół ogólnokształcących nr 12 przy ulicy Tejmeny 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Istnieje prawdopodobieństwo, że nowy właściciel lokalu, w którym ma siedzibę filia, wypowie umowę tego najmu i znając stan faktyczny obecny, może to nastąpić w trybie nagłym, natychmiastowym. W związku z tym ustaliliśmy, że koniecznym staje się znalezienie lokalu zastępczego dla filii, który będzie przystosowany zarówno do pełnienia takiej funkcji bibliotecznej, czyli będzie posiadał odpowiednie gabaryty, zarówno wysokowościowe, jak i jeśli chodzi o powierzchnię. No i będzie też taki dostosowany do potrzeb mieszkańców znajdujących się w możliwie najbardziej wygodnym dla nich miejscu. No i lokal, który dał się znaleźć ze sporą szkołą ogólnokształcących, spełnia te kryteria, w związku z tym popieramy starania o przeniesienie filii właśnie do tego. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos? Proszę bardzo. Jakby były środki odliczania? To będą dwa podmioty w jednym, tak? To jest pomieszczenie po panu... Po mieszkaniu. Mieszkaniu. W szkole. Czyli ma własne... Oddzielne, tak. Tylko tam jest kwestia oddziela. To znaczy, nawet słyszałam, że już jest rozmowa na temat zamontowania nawet wejścia takiego dla niepełnosprawnych, także podjazdów, także... Lokal jest duży, tak ładnie. Kto z państwa chciał zabrać głos w tych krajach, że ja wyjaśnię, że jeżeli byliśmy na komisji, nie było do końca wiadomo, czy ten pan, który mieści się w tym momencie przy ulicy Aleksandry 11 filia, kupi ten budynek. On w dniu wczorajszym otrzymałem telefon pana dyrektora Podgórskiej Biblioteki Publicznej, że otrzymał informację od CPL-i i że nowy właściciel lokalu został zawarty, więc przypuszczam, że wczoraj była ta transakcja i nowy właściciel pojawił się. Na ten moment nie wiem, czy będzie wypowiedziana umowa i kiedy będzie wypowiedziana. Nowy właściciel mówił, że podobno wypowie umowę natychmiast, w najkrótszym terminie, jak to możliwe, lokalu. Propozycja miasta, bo to pewnie nie wszyscy państwo wiedzą, była, żeby bibliotekę przenieść na Łazy. Do nowo powstających budynków, które oddane będą przypuszczalnie w 2014 roku. Natomiast ta propozycja z punktu widzenia, mówię, i samej biblioteki, i chyba myślę, że większości mieszkańców była nie do przyjęcia, choćby z tego względu, że... Dokładnie, podstawową rzeczą jest odległość od osiedla, na którym mieszka 15 tysięcy, możliwość dostępu, co w dalszej perspektywie pewnie oznaczałoby, że jeżeli byłby spadek wypożyczeń, biblioteka jest... To do tego by się pewnie w dalszej perspektywie sprowadzało. Myślę, że ten zespół szkołowy na pewno pozwoli zatrzymać stan kontakt, a być może nawet podnieść ilość wypożyczeń, zwiększyć liczbę czytelników. Tym bardziej, że jest tam młodzież liceum, więc myślę, że jest to dobra lokalizacja. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? No i cokolwiek będzie na północy. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Jednogłośnie, może ja wiem, że kiedyś ta biblioteka miała bardzo, 7 lat temu miała siedzibę w bardzo bliskiej odległości tego, gdzie sam miałem przenieść, w bloku numer, nie wiem, dokładnie, no nie wiem, który numer bloku, ale to było bardzo powierzchowne i tam zostało też również sprzedany lokal, w którym biblioteka miała swoją siedzibę i została przeniesiona na drugą część, bo tam już było lokal.